Witajcie, ja jestem Mieszko i dzisiaj recenzuję dla Was książkę pod tytułem Nasza paczka Niepodległość. Jest to, że to nie jest coś takiego, że na sucho są opowiadane te święta, tylko są takie jakby dwie części. Część współczesna, gdzie są przygody bandy Jacka, którą mamy tutaj na obrazku, i dziadka. I druga część to część historyczna, która przedstawia opowieści dziadka. I chciałam Wam jedną taką historię, kawałek jednej historyjki przeczytać. Święto pracy. 1 maja pokłóciliśmy się. Najpierw ja i Malinowski, a potem cała nasza paczka. Poszło o pracę. A w każdym razie zaczęło się od tego, że zarządziłem sprzątanie bazy. Czy człowiek nie może chociaż chwilę odpocząć? Dziś jest święto pracy, jeśli przypadkiem zapomniałeś. To co? Jak święto, to nie możesz się ruszyć, żeby tutaj trochę ogarnąć? Sam sobie sprzątaj, jak tak ci na tym zależy, warła Malinowskiego Jagoda. Przypominam, że to ja jestem szefem, powiedziałem. Przypominam, że to my wybraliśmy się na szefa, odparowała. I zawsze możemy odwołać. To był fragment historii o święcie pracy, czyli o 1 maja. Rozwinęło się to tak, że dzieciaki urządziły bunt. Nie bunt, tylko strajk, a Jacek pobiegł na skargę dziadkowi, który wykorzystał to, że wykorzystał ich kłótnie i opowiedział Jackowi o 1 maja i o tym, że zawsze przydaje się trochę laby. Teraz opowiem Wam o części historycznej, która przedstawia, jest ładnie pokolorowana. Ma kolory, bo część współczesna jest czarno-biała. Część historyczna to taka jakby wgłębienie w opowieść dziadka. Jest tutaj o powstaniu maszyny parowej, o fabrykach, o Józefie Piłsudskim, o ruchu robotniczym, o Bibule, czyli takiej gazecie nielegalnej. Jest o, dla ciekawskich jest jeszcze oś czasu z najważniejszymi wydarzeniami, ale wracając do tych fabryk i maszyn parowych, to chciałam Wam przedstawić ciekawostkę. Jak w tym czasie, co jeden szef wykonywał but, jeden, to fabryka wykonywała ich setki. Dlatego szefców zastąpiono fabrykami i robotnikami, ale robotnicy byli bardzo źle traktowani przez pracodawców i urządzili strajk, który został krwawo stłumiony. I to jest na upamiętnienie tej masakry, która nazywa się Krwawa Niedziela. Stworzono, ustanowiono bardziej coś takiego, takie święto pracy, po prostu święto pracy. I teraz 1 maja dorośli nie muszą pracować, a dzieci chodzić do szkoły. To wszystko z historii z środka książki. Teraz powiem Wam, co mi się podobało, a co nie. Podobało mi się to, że właśnie to nie było tak na sucho opowiedziane, tylko z tymi historyjkami z bandy Jacka. Jest dużo tego Józefa Piłsudskiego w książce, bo był ważną osobistością dla historii Polski, ale głównie też dlatego, że tą książkę wydało Muzeum Józefa Piłsudskiego. Podobała mi się jeszcze z tego powodu, że historia w niej przedstawiona jest podana w naprawdę atrakcyjny sposób i ciekawa jest. Jak już mówiłem, można się bardzo dużo dowiedzieć o tych świętach narodowych.
Ale nie podobało mi się to, że ta książka była jak na nasze czasy trochę seksistowska, bo mężczyźni pełnili główną rolę takich najmądrzejszych, a mężczyźni opowiadają głównie o tych świętach, a kobiety pełnią rolę tła. Tak, żeby były w tej książce. Polecam wam tą właśnie książkę. Jest wiele powodów, dla których ją mi się podoba i też nie. Jeśli chcecie się o tej książce dowiedzieć więcej, to ją przeczytajcie. Można ją wypożyczyć w miejskiej bibliotece w Słupsku na przykład. Ode mnie to już będzie wszystko. Śledźcie Gorączkowo Zaczytanych, bo będą mi się niedługo tam pojawiać nie tylko moje filmy, ale innych. Planuję też założyć własny kanał, ale o tym później. I to wszystko już ode mnie. To cześć! Ha 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 ha!